kochani, dzisiaj przychodzę do Was z vlogiem, ponieważ już dawno nie było u mnie w ogóle jakiegokolwiek filmiku, ale to było spowodowane tym, że zaczęłam pracę, byłam w Polsce, no i nie miałam czasu do nagrywania. Mam nadzieję, że teraz te filmiki zaczną się pojawiać w miarę systematycznie, chociaż nie wiem, czy mi na to pozwoli praca. A dzisiaj postanowiłam nagrać vlog, ponieważ dzisiaj robię z rodzicami ja siebie taką mini urodzinową niespodziankę i właśnie jadę kupić mu jakiś prezent. Więc zapraszam do oglądania, jak jesteście ciekawi, co kupiłam Jasiowi na urodziny i jak to wszystko w ogóle wyglądało. Czekaj, patrz, jak wyglądasz. Dobrze. Ja już z mamką jestem. Ja już z mamusią jestem we Freiburgu. Właśnie idziemy teraz do samego Hilfigera zobaczyć za jedną bluzą, co się kiedyś Jasiowi podobała. I mam nadzieję, że coś znajdziemy i wybierzemy. Szczęśliwa, bo była ta bluza. Mam ją. Mam nadzieję, że Jasiu będzie również zadowolony, bo szczerze Wam powiem, nie wiedziałam, co mam mu kupić. Tylko to mi pierwsze, co przyszło na myśl. I idziemy dalej szukać prezentów. Kolejny zakup udany. Kupiliśmy Jasiowi teraz perfumy z Diora, te, co on bardzo chciał. I jeszcze mu zrobimy mini niespodziankę, taką urodzinową imprezkę, że torta kupimy, takie balony, że 22 lata i w ogóle... Fajnie, my zobaczymy, nie? Mam nadzieję, że będzie się cieszył bardzo. Jeszcze idziemy po jeden prezent i już na tyle. Starczy mu. Kupiliśmy wszystko, co chcieliśmy. Mam nadzieję, że Jasiu będzie zadowolony. Ozdoby również kupiliśmy jeszcze. Idziemy kupić takiego malutkiego torcika. Ale najpierw skoczymy do Starbucksa napić się czegoś chłodniejszego. Wracamy już do domu. Już kupiliśmy wszystko. Picie mamy. Może jeszcze coś zjemy, ale to jeszcze nie jest pewne. A jak nie, no to od razu wracamy sobie do domku i szykujemy wszystko na niespodziankę. Jestem w domu, teraz czekam na rodziców, aż przyjadą z tym właśnie malutkim torcikiem. Wszystko przygotujemy w kuchni i zawołamy Jasię, żeby mu zrobić tam niespodziankę. Mówię cichutko, ponieważ Jasiek jest obok i żeby niczego nie słyszał. Mam nadzieję, że będzie zadowolony. Więc patrzcie się, jak to wszystko wyszło. No teraz prezenty musisz rozpakować, no jeszcze. No, no tak! Ale one, ja widzę, one są za drogie. Usiądź, bo ja tak cię nie obejmuję. Ja nie mogę, już to wiem co. Dawaj, Jasiu! Boka, bo jednak nie widziałem. A, fajna taka drusowa. No fajna. On do pracy będzie. Do pracy. To co chciałeś? No. Następny. To ty teściu. Nie, to za dużo.
Torta od Maxa masz. No bo tak już wiem chyba też co. Ja nie mogę. Masakra. A zapytałaś, a ode mnie, a ode mnie? Chyba będę dalej niegrzeczny. A to od Kamila. A to od Kamila. Kiedy byłeś? Oni byli. Miał ci kupić coś fajnego. No kupiłeś mi dzisiaj, raz była powiedziała, że na urodzinę. No, no. Tak czy nie? No. Ja nie mogę, no. Nie. Wystarczy metka. To szutka. No weźcie. Ej. Bez przesady. Do wszystkiego najlepszego, Jasiu. Zadowolony jesteś? Udała ci się niespodzianka? Co? Zadowolony z prezentów? My już będziemy kończyć tego vloga. Jasiu, powiedz, jesteś zadowolony z prezentów i z niespodzianki? Jest super. Naprawdę? No, nie mógłbym sobie tego wymarzyć. Nawet. No to niespodzianka, jak widzicie, ej, się udała. Myślałem, że tylko dostanę jeden prezent, a dostałem aż 3. To jakbym mógł nie być zadowolony. Dziękuję. No to my już się na dzisiaj z wami żegnamy. Pa!